Znowu ruszyła Elka. Po kilkumiesięcznej przerwie odwiedzający znów mogą oglądać panoramy Parku Śląskiego z góry. W trakcie pierwszych dni majówki z chorzowskiej kolejki linowej skorzystało jeszcze więcej osób niż w zeszłym roku. Dobrze, nie miało dyskomfortu. Bardzo pięknie widać park i wszystkie widoki, wszystko było cudnie. Super, bardzo fajnie, wykorzystujemy majówkę, korzystamy z pogody. Pogoda dopisała w miarę, wydaje mi się, że jest to jakaś jedyna z lepszych atrakcji tutaj w Katowicach. Ze względu na budowę nowej nitki kolejki do planetarium, jej kursowanie było wstrzymane od grudnia zeszłego roku. Na stacjach Elki nadal prowadzone są prace budowlane. Stawiana jest główna konstrukcja obu obiektów. Kolejnym etapem będzie stworzenie konstrukcji dachowej. Nowy odcinek kolejki ma zostać oddany do użytku w ostatnim kwartale tego roku. Generalnie to jak chodzi, to generalnie to nam to nie przeszkadza. Gorzej jakby nie chodziła, prawda? Też atrakcja wyjdzie odnośnie planetarium, także to... I malowanie kolejek. No też mi się podoba, że teraz takie atrakcyjne, bo są mi zielone, prawda? A jaką jechałeś w tamtą stronę? Czerwono-złotą. Kolejka w weekend, także ten majowy, kursuje w godzinach od 10 do 19. W dni powszednie, z wyjątkiem poniedziałków, od 10 do 18.